Jarosław Tomicki, BSTS bielsko Biała, podsumowanie sezonu 2017-2018. Jeżeli chodzi o sezon 2017-2018, uważam, że ten sezon był dla mnie i dla mojej drużyny bardzo udany. Zajęliśmy trzecie miejsce w pierwszej lidze Grupy Południowej. Uważam to za spory sukces naszej drużyny, aczkolwiek wiadomo, że jest niedosyt, bo szansa była na awans do baraży. W ostatniej kolejce przegraliśmy z drużyną z Zamościa 4-6. W pierwszej rundzie wygraliśmy z nimi na wyjeździe 6-4, także na pewno chcieliśmy awansować do tych baraży, bo graliśmy cały sezon naprawdę nieźle. Troszeczkę zabrakło, powiem tak, że pierwszą rundę zagraliśmy naprawdę, uważam, na swoim takim chyba najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o drużynę całą. Tak samo Łukasz Pietraszko, Karol Szotek i Jan Szymczyk, jak i ja, zagraliśmy naprawdę bardzo dobrą pierwszą rundę, co spowodowało, że przegraliśmy tylko jeden mecz, zdobyliśmy 2 remisy i później już były same zwycięstwa. Ciężko było to utrzymać w drugiej rundzie, aczkolwiek też graliśmy nieźle. Ja ze swojej strony zrobiłem co mogłem dla tej drużyny. Starałem się grać jak najlepiej potrafię. Skończyłem z drugim bilansem, uważam za naprawdę dobry wynik. Przegrałem 8 gier, 28 wygrałem. Jest sporo teraz młodych zawodników, którzy gdzieś tam na pewno solidnie trenują i są przyszłościowi, ale myślę, że jeszcze swoim jakimś takim może małym talentem, który dostałem od tego z góry, jeszcze staram się wykorzystać i doświadczenie, które gdzieś tam pozyskałem przez lata grania, procentuję w takich ważnych momentach. Jestem zadowolony ze swojej gry. Jeżeli chodzi o turnieje indywidualne, wróciłem w tym roku po 5 latach niegrania w Mistrzostwach Polskich i Ogólnopolskich turniejach. Tam zaprezentowałem się, myślę, na takim średnim poziomie. Grałem w tych turniejach bardziej pod kątem tego, żeby przygotować się bardziej do ligi, aczkolwiek na pewno chciałem wygrywać w tych turniejach poszczególne partie. O tak w Wałbrzychu, tam była pierwsza 8. W ćwierćfinale niestety nie mogłem zagrać, ponieważ musiałem wracać do domu. Obowiązki służby w Straży Pożarnej spowodowały, że musiałem po prostu wrócić i nie mogłem zagrać w ćwierćfinale tego turnieju. Mistrzostwa Polski indywidualnie nieudane. W pierwszej rundzie przegrałem, z tego co pamiętam, z zawodnikiem z Ostrody, z młodym zawodnikiem, ale mam plan przygotować się na kolejny sezon i myślę, że będzie on bardziej udany, jeżeli chodzi o turnieje indywidualne, aczkolwiek mówię, bardziej staram się grać w tych turniejach pod kątem ligi, żeby tam być lepiej przygotowanym i mieć kontakt z całą czołówką Polski. Myślę, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem w tych turniejach. Mam taką nadzieję, jeżeli zdrowie dopiszę i uda mi się połączyć obowiązki w Straży Pożarnej razem z graniem, to myślę, że jeszcze powalczę w tych turniejach i będę się starał zdobyć jeszcze jakiś medal w tych zawodach. Jeżeli chodzi o samą ligę pierwszą, w której graliśmy, dosyć wyrównany poziom był w tym sezonie. Było parę zespołów, które liczyły się o awans do gry w barażach. Naszym celem było generalnie zajęcie miejsca 4., 5. Ale oczywista sprawa, jeżeli kończy się pierwszą rundę na pierwszym miejscu, apetyty wzrosły w miarę jedzenia, jak to się mówi, i na pewno i działacze, i my jako zawodnicy chcieliśmy awansować tych baraży. No ja bardzo chętnie zagrałbym nawet z drużyną z Torunia. Wiem, że nawet może tak troszeczkę na wyrost, ale na pewno drużyna z Torunia byłaby faworytem w tym meczu, aczkolwiek myślę, że mielibyśmy szansę ich zaskoczyć, tak? Swoim stylem, swoim doświadczeniem gdzieś tam. Myślę, że oni podeszliby trochę może na pewniaka do nas, a u nas w bielsku gra się naprawdę ciężko zawodnikom. Ja akurat bardzo lubię grać w bielsku. Sala, warunki, które są przygotowane, bardzo mi odpowiadają i wydaje mi się, że bylibyśmy groźnym zespołem dla Torunia. Dziękuję bardzo. Jarosław Tomicki, BSTS bielsko Biała.